Witam wszystkich serdecznie, samochód zapakowany. Jestem w drodze na spotkanie najpierw z ludźmi, którzy chcieliby zająć się trenerką i pomóc mi tutaj rozwijać moją inicjatywę. Także jadę najpierw się z nimi spotkać, a potem pręciutko na zajęcia do Nowego Duninowa, a potem do Soczewki. Także pracowity dzień, jadę robić to, co lubię najbardziej. Trzymajcie się. Witam, jestem już w Nowym Duninowie i po spotkaniu z osobą, która chce dołączyć do zespołu i rozwijać i siebie, i klub, a także mieć pozytywny wpływ na społeczeństwo, pogadaliśmy dość sporo, bo aż 45 minut, dobrze nam się gadało. Widać, że jesteśmy na tym samym, mamy te same wizje, chcemy tego samego i myślę, że no, dobrze to rokuje, na pewno przed nami dużo pracy, także z osobami, które wyznają tą samą wizję, mają tą samą myśl i chcą iść w tym samym kierunku, na pewno będzie łatwiej. Nawet jeżeli przyjdą nam jakieś kłopoty czy problemy, poradzimy sobie z nimi lepiej. Także super, ja już jestem przed halą. Także za chwilę zaczynamy zajęcia grupy 7-8-latków w Nowym Duninowie. Zapraszam do subskrypcji kanału i wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Bardzo dobre tempo. Staramy się jak szybko możemy. Lewa noga, prawa noga, wewnętrzna część buta, zewnętrzna część buta. Bądźmy świadomi, co jest dookoła, żebyśmy nie wpadli na siebie. Prowadzimy piłkę krótko, blisko nóżki. Staramy się najlepiej, jak możemy. Dajemy z siebie wszystko, bo chcemy być lepsi. Bardzo dobre tempo, bardzo dobrze, no. Dużo zmian kierunków. Świetne tempo. Bardzo dobrze, nie poddawaj się, nie masz złapany, jest zombie berek. Dawaj Kacper, łap go, Igor złapany. Łapiemy. Gramy, próbujemy. Piłka na ziemię, Piotrze. Gramy, no. Spróbuj teraz podążać za piłką. Trzy, cztery. Zjednoczone Orły Płoc. Super. Witam już po zajęciach z najmłodszą grupą. Tutaj z Nowego Duninowa. Szybkie pakowanie i na trening ze starszą grupą do Soczewki na Orlik. Parę słów, bardzo fajna praca dzisiaj wykonana przez chłopaków tutaj na sali gimnastycznej w Nowym Duninowie, grupa 7-8 lat dzieci. Bardzo fajna praca, dużo materiału przerobiliśmy, dużo już też pokazują, że przyswajają tego, o czym rozmawialiśmy do tej pory, co do tej pory ćwiczyliśmy. Także widać postępy, widać no duże zaangażowanie i dużo pozytywnej energii. Tematami dzisiaj przede wszystkim pracowaliśmy bardzo dużo z piłką indywidualnie, to znaczy każdy zawodnik miał piłkę i próbował, wykonywał po prostu różne ćwiczenia na poprawienie umiejętności kontrolowania właśnie tej piłki, biegu z piłką, zmian kierunków czy osłaniania piłki. Jeżeli chodzi o temat wychowawczy, to brzmiał on: trening czyni mistrza. Porozmawialiśmy o tym, co to znaczy,
a także wytłumaczyłem dzieciom, w jaki sposób właśnie dochodzi się do mistrzostwa. Zwróciłem uwagę na powtarzalność, a także na jakość tego, co próbujemy wykonywać. Także powoli do przodu, chłopcy coraz bardziej rozumieją, coraz bardziej są świadomi tego, jak wygląda ich rozwój i co muszą robić, żeby zmaksymalizować osiągnięcia. Jadę do Soczewki, tam starsza grupa na mnie czeka. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Co się stało? Za długo zwlekałem, nie? Jeszcze raz. Lewa noga. Witam, nagrywam to wideo, aby odnieść się do treningu starszej drużyny z Nowego Duninowa. Było już dość ciemno, a poza tym dopiero zaczynam moją przygodę z kręceniem filmów i nagrywaniem wideobloga, który jest udostępniany na YouTubie. Dlatego filmiki też mi jeszcze nie do końca wychodzą. Staram się jak mogę, ale nie jest to do końca tak, jak wszystko powinno być. Także często brakuje mi słów, często coś za długo się zastanawiam, ale na pewno chcę, żeby wyglądało to coraz lepiej, dlatego muszę po prostu próbować. Wracając do tematu, czyli zajęcia najstarszej grupy, czyli grupy U11 oraz U15. Skupiliśmy się bardzo dużo wczoraj na takiej pracy indywidualnej, jeżeli chodzi o koordynację ruchową czy wzmocnienie mięśni. Też przeprowadziliśmy trening siłowy, nie tylko taki zwinnościowy, ale także siłowy. No a potem zaczęliśmy grę taktyczną, która polegała na rozpoczynaniu gry od własnej bramki, także bardzo, bardzo dużo poświęciliśmy temu elementowi wczoraj. Wszyscy bardzo dobrze trenowali, także mogę tylko powiedzieć, że jestem z nich bardzo dumny. Także to tyle, jeżeli chodzi o zakończenie zajęć, które prowadziłem wczoraj. Także zapraszam do subskrypcji, zapraszam do wspierania nas, do pingowania Akademii Sportu Zjednoczone Orły. Trzymajcie się i do zobaczenia na następnym wideo. Pozdrawiam.